Dzień dobry. Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania Matrix Krakowa organizuje konferencję Rozwój Osobisty, noc webinarów z 2 na 3 maja od godziny 20 do 2 w nocy. Ja się nazywam Jacek Andrusiewicz, dzisiaj rozmawiam z prelegentem tej konferencji, panem Kazimierzem Nalepą. Dzień dobry Kazimierzu, witaj. A, witam serdecznie. No dobra. Powiedz Kazimierz kilka słów o sobie. No, parę słów. Przede wszystkim temat, bo ja jestem mniej ważny niż temat. Temat jest, jak połączyć skutecznie ducha z materią i nie zbankrutować z jednej strony oraz nie zwariować z drugiej, gdyż przegięcie w każdą stronę rodzi ryzyka. I takie sytuacje pewnie, drodzy Państwo, widzicie w swoim otoczeniu. Może nawet w swoim lustrze. W związku z tym parę słów o mnie. No, ja mam ponad 30 parę lat doświadczeń. W tej chwili jestem regionalnym dyrektorem w międzynarodowym think tanku, właścicielem własnej firmy. Zajmuję się biznesem i skutecznością. Natomiast nawet jeśli ludzie mają skuteczny biznes czy bardzo fajną pracę, to jak co jakiś czas, jak się nie śpieszą, spojrzą w lustro, to nie zawsze mają szczęśliwe oczy. A to seminarium będzie o tym, jak mieć konto w banku, które jest pełne i szczęśliwe oczy i dobrze spać. Generalnie, jeśli przegniemy i nie zabezpieczymy obydwu wymiarów naszego życia, materialnego i duchowego, i oba nie pracują zgodnie, to mamy kłopoty i o tym będziemy mówić. W związku z tym, drodzy Państwo, w dużym uproszczeniu, po lewej stronie mamy świat ducha na górze, a po prawej na dole świat materii. W związku z tym mamy 4 sektory. Pierwszy problem, duch ma się kiepsko, materia ma się kiepsko, to jest paranoja. Ludzie mają puste oczy, puste życie, mało kasy. I jeszcze nie, z reguły nie pozwolą sobie pomagać, gdyż lubią świat problemów i syfu. Wyżej mamy uduchowionych, duchownych różnego typu, którzy nie umieją pitu wypełnić i zapominają się spotkać w terminie. Gdyż duch jest tak ważny, że nie zapominają, że mają dzieci i że na przykład trzeba się ogolić. Później w prawej, dolnej ćwiartce mamy skutecznych, materialnych ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest duch i uważają to za głupotę i przez jakiś czas nawet mogą dobrze funkcjonować. Natomiast jak już mają bardzo dużo pieniędzy, to zaczynają czuć pustkę, gdyż ten duch ich w końcu dogoni, jak zwolnią. A duch jest cierpliwy, ma wszechświat i cały czas do swojej dyspozycji i na pewno kiedyś ich dorwie. Natomiast to, co zawsze dla mnie było ważne, to skuteczne połączenie ducha z materią. Póki jesteśmy na ziemi, póki człowiek jest na ziemi i z grubsza inni nazywają go człowiekiem, to powinien nauczyć się skutecznie łączyć oba wymiary. Teraz troszkę powiem jak. I o czym będę mówił. Pierwsze to, czego najbardziej potrzebujesz, który kierunek jest Ci potrzebny. Czy potrzebujesz coś stworzyć albo wzmocnić, na przykład zdrowie, urodę, kasę? Czy potrzebujesz coś ustabilizować? Ja na przykład stabilizuję ilość moich zdrowych zębów. Bardzo mi zależy, żeby to tak było, jak jest. A może coś potrzebujesz uwolnić? Problemy osobiste, finansowe, relacyjne, zdrowotne, inne. Czyli mamy 3 rodzaje kierunków działania. Nie masz to, zrób. Masz to, pilnuj, żeby było dobre, a przeszkadza ci to, usuń. W związku z czym Nalepa Development System, czyli system, który używam, wypróbowałem i używam, składa się z 7 filarów. Pierwsze to świadomość. Nie możesz kierować czymś, co jest poza twoją świadomością. Nawet nie wiesz, że to jest i tylko się dziwisz, dlaczego świat nie jest taki, jaki chcesz. Dlaczego? Bo go nie widzisz. Nie dostrzegasz, nie postrzegasz. Drugie, oddech. Przestaniesz oddychać, to umrzesz.
lepiej, żebyś umiał oddychać. Kiedy? Cały czas, a zwłaszcza wtedy, jak masz problemy, bo wtedy zakłócasz oddech, ja się o to założę. Trzecie, energia. Jeśli nie masz energii, to cię nie stać na dobre życie. Po prostu. Następnie intencja. A czego chcesz? Czego chcesz mózgiem? Czego chcesz sercem? I co chce twój duch? Jak się z tym nie dogadasz, to masz trzech kierowców jednego samochodu. Szaleństwo. Wreszcie uwalnianie przeszłości. Żeby się skutecznie dogadać z duchem, musisz zostawić ogromną ilość swoich starych oprogramowań. Trzeba to robić ładnie, fajnie, z wdziękiem. Najlepiej się dobrze bawić. Nie krew pod łzy, tylko frajda. O, a teraz moje stare majtki i skarpetki oddam innym. Po cholerę z tym żyć. Wreszcie sześć, kreowanie nowych rozwiązań. Nie masz, to zrób. Przy okazji, no to łatwo powiedzieć, ale można zrobić. I punkt siódmy, jak ci czegoś brakuje, to dopisz. Następnie, drodzy Państwo, tak jak pracuję z sobą i z ludźmi, biorę pod uwagę cztery obszary. Stany skupienia. Od dołu. Fizyczny, jak się ktoś potknie i się przewróci, to czuje, że boli. Materia jest twarda. Później emocje już nie są takie twarde. Potkniesz się o miłość, no i co? Boli, ale jakoś inaczej niż kant stołu, prawda? No to stan emocjonalny, stan mentalny jest dużo bardziej niezauważalny, a wreszcie duch jest jeszcze bardziej niezauważalny czy finezyjny. O tym będziemy mówić, jak to używać, w jaki sposób. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to co skuteczne połączenie ducha z materią omówimy sobie podczas seminarium, jakie daje korzyści. Dalej, jakie problemy wtedy znikają, jeśli zrobisz to dobrze, a jakie się pojawią, jak tego nie zrobisz dobrze. Jak należy łączyć ducha z materią, przynajmniej z mojego doświadczenia. Będę mówił o tym, co jest moim doświadczeniem. A mianowicie, według mnie tak jest uczciwie. Mówienie o tym, co jest cudzym doświadczeniem, jest nadużyciem. A wreszcie, co się dzieje, kiedy łączymy ducha z materią, gdyż takie proste to nie jest. To trochę tak, jak się spotyka facet z kobietą i to nie jest takie proste. Coś się, kurde, zaczyna dziać. Jak połączysz na serio ducha z materią, to one te dwa obszary się dogadują. Następuje transformacja, przenikanie, żeby się nie zdziwił, drogi słuchaczu, że zacznie się dziać. W związku z tym pewnie u ciebie się już działo albo się dzieje i mówisz: Jezus Maria, chyba przefajnowałem. W związku z świat połączeń syntezy jest super. No i wreszcie, drodzy Państwo, to teraz będzie już mówił Jacek, bo on jest szeryf od tego wydarzenia. Zapowiada się niezwykle ciekawie, interesująco to, o czym mówisz, to, co zapowiadasz. Nasi uczestnicy naszych webinarów matrikowych, naszych konferencji zawsze pytają, czy będą ćwiczenia, czy będzie coś, będą jakieś narzędzia. Będą. Będą, bardzo dobrze. W związku z tym z 2 na 3 maja od godziny 20 do 2 w nocy zapraszamy na konferencję Noc Webinarów Rozwój Osobisty. A przy okazji, Jacku, przerwę ci, bo sobie przypomniałem. Wszystkich chciałem o coś prosić. Niech wezmą na to seminarium ze mną zarówno ducha, jak i materię. Niech nic nie zapomną. Okej, dobrze. Jak nas znaleźć? Jak być obecnym na tej konferencji? No właśnie, dokonaj rejestracji i płatności w systemie Competit. To zarówno dotyczy członków Stowarzyszenia Matrik, jak i sympatyków i inne osoby. Po dokonaniu płatności otrzymasz od nas link do pokoju webinarowego. Zaloguj się w dniu konferencji na ten link i oczekujemy i działamy. Bardzo ci dziękuję, Kazimierzu. Już z niecierpliwością czekam na twój webinar, na twoje wystąpienie i na to, co się będzie działo. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia.